No, siemanko, dzień dobry, witam cię serdecznie. Michał z tej strony, piątek, a dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie zbyt długo, bo chciałbym cię zabrać na taką podróż eksploracji nowej sieci, do której będzie nam potrzebny nowy portfel. Ale ze względu na to, co tam się ostatnio działo z tymi metamaskami, to wydaje mi się, że trochę masz tutaj więcej miejsca, więc załadujemy sobie nowy portfelik, który będzie nam potrzebny do obsługi Fuel Network. Jest to świeża, no może nie aż tak świeża, bo jest to w sumie trzecia runda tych beta testów tej sieci, ale spokojnie, mamy tutaj czas, nie za dużo się tutaj jeszcze dzieje, mamy kilka aplikacji, na których możemy się na przykład zapisać na whitelist do beta testów, które dopiero będą otwarte, więc jest jeszcze tutaj bardzo wcześnie i tym się właśnie zajmiemy, na spokojnie przeprowadzać się przez wszystkie etapy instalowania portfela, zbierania tokenów, także z Michasiem za rączkę dzisiaj zapraszam, już nie przeciągając, na intro! Więc wbijamy na początek. Oj, gdzie ja tu znikłem? Jezus, Michał, gdzie ty jesteś? No, ty nas, gościu, nie zostawiaj. Więc no, na Twitterze mają 100 tysięcy już, 101 nawet tysięcy. I jest tutaj, o właśnie, to jest już z 20 marca, czyli to jest miesiąc temu. Możemy sobie tutaj sprawdzić. I no, generalnie można tutaj też stawiać nody. Jeśli ktoś ma bardziej techniczne przeuczenie, to może tutaj zainteresować się nodami. Będą tutaj, dzisiaj nie będziemy akurat stawiać smart kontraktów, ponieważ oni są na raście, w ogóle też tworzą swój własny język, ten Sway Language, który jest używany właśnie do budowania specjalnych DEX-ów tutaj na Fuel Network. No i generalnie z tego artykułu to tutaj za dużo się nie dowiemy. Ale warto sobie u nich follow zostawić. I tu mamy ich stronę. To jest tak zwany modularny layer. Czyli do tej sieci można dobudowywać tak zwane moduły, które spełniają tutaj różne funkcje. No i mamy właśnie ten Sway Language, który jest właśnie używany do budowania smart kontraktów na raście, ale dzięki Sway możemy korzystać z tych samych zasobów jak na Solidity. Mamy Fuel Virtual Machine i mamy paralelne transakcje. Używają oni tutaj po prostu specjalnej formy UTXO, jeśli chodzi o transakcje. Dobra. VC, czyli wsparcie. Mamy Blockchain Capital. Mamy Stratosa tutaj, ale nie wiem konkretnie ile, który VC tutaj przeznaczył. Wcześniej była jeszcze tutaj Alameda, ale teraz już jej nie ma. Dobra. Tutaj mamy ten funding. 81 milionów oni konkretnie zebrali. No ale tak jak wam mówiłem, nie wiem kto zebrał ile. Alameda się tutaj pokazuje. Ich pedofilskie trójkąciki. Ale mam nadzieję, że tutaj już są uporani z tymi funduszami. Dobra, możemy lecieć dalej. Resources. W ogóle jak tutaj wejdziecie na ich stronę, to u góry macie resources tutaj. Nie, to nie jest to. Gdzie to jest? Zgubiłem się teraz. Launch up, connect wallet. To już za daleko jesteśmy. Wkleję wam tą stronę w opis, bo nie wiem skąd ją wziąłem. No i tutaj są właśnie aplikacje, które są budowane na tej sieci. Więc możemy sobie tutaj przeklikać niektóre, ale nie wszystkie jeszcze w ogóle działają. Dopiero się budują, tak jak widać. Tu mamy building, tutaj mamy live do testów, tutaj mamy audyt. Wszystkie raczej są w budowie, tak to nie widzę, żeby tutaj któraś była zaznaczona do testów. I jeden market NFT sobie przetestujemy również. Dobrze, więc pasowałoby zaopatrzyć się w ten portfel. Tutaj mamy portfel, ale ściągamy go w postaci pliku zip. Tutaj mam tego zipa. I tutaj przy rozszerzeniach musicie w tego puzzla i manage extension. Jak wejdziecie w manage extension, to musicie tutaj sobie włączyć developer mode. Widać, to jest ok. I wtedy dajecie
Load Unpacked. No i tutaj musicie znaleźć sobie ten plik, który ściągnęliście i wtedy go załadujecie i elegancko wam się zainstaluje ten portfel. No i później to już wiecie, co macie robić. Nie będę wam pokazywał, gdzie macie zapisać sobie seedy, bo mam nadzieję, że każdy notatnik swój ma. No i póki co to tych seedów nie musicie aż tak bardzo mocno strzec, bo tutaj jesteśmy naprawdę na samym początku, także będziemy robić dużo testów, będziemy siać tym portfelem gdziekolwiek, ale pamiętajcie, że jeśli zgubicie dostęp już do tego portfela, zgubicie te seedy, to już nic was nie uratuje, w żaden sposób nie odzyskacie dostępu, także trzymajcie te seedy sobie i żeby później nie było problemów. Portfel wygląda tak, odblokujemy go sobie elegancko, więc tutaj mamy adres, tak jak mówiłem, mamy tutaj sieć beta 3 w tym momencie. No i ja już dostałem trochę tutaj Ethereum i mam jakiegoś Bitcoina. W opisie również wam dam link do tego kranika. O, kranik jest tutaj. Wklejacie sobie adres po prostu waszego portfela. Nie jesteśmy robotami. Give me my Ethereum, please, my friend. Czy nie? Czy już nie? Chyba już przekroczyłem limit. Nie, poszło. Wysłał. Dobra. To jak wam wyślę, to później zapraszam was na Sway Land. Tutaj jest aplikacja, którą będziemy testować. Łączymy się naszym portfelem. Fuel Wallet. Tutaj dajemy Next. Jest fajne, bo jak się łączymy, to od razu nam ten portfel pokazuje pozwolenia, jakie tutaj dajemy poprzez łączenie się do tej aplikacji. Także widzicie, że akurat Private Keys mu nie udostępniamy. No i ciekawe, czy jest w ogóle taka możliwość na tej sieci, żeby aplikacja zapytała się o udostępnienie waszych Private Keys. Lepiej, żeby nie było takiej możliwości, bo wtedy to już kaplica. Dobra, mam teraz pół Ethereum, tak jak widać. Tutaj jest jeszcze Faucet, możemy sobie wejść i zebrać resztę tych tokenów. O, ja już sobie tego bitka wymintowałem i tutaj mamy USDC, tak? Add Asset, czekamy aż nam się załaduje, dajemy Approve i powinno nam to teraz wymintować. No, jakaś najszybsza ten mint nie jest za bardzo. Wymintujemy sobie wszystkie oczywiście, żeby nie było, że nam coś braknie i później będziemy część tych asetów wrzucać tutaj jako zabezpieczenie pod pożyczkę chyba. No, skoro to jest lend, to będziemy brać pożyczki, a żeby wziąć pożyczkę, to trzeba mieć zabezpieczenie oczywiście. Więc część tego zabezpieczenia tutaj sobie zostawimy i cokolwiek tam będzie dostępne, wszystkie akcje sobie przeklikamy. O, tutaj właśnie jest ich token Sway. 5 sztuk też dostaniemy. Add Asset, elegancko. Dobra, i ostatni, czyli Compound, Approve i możemy teraz wrócić tutaj na ten dashboard. No i tak jest. I będziemy właśnie musieli zostawić tutaj część naszych coinów. Ja może całego Ethereum to nie będę zostawiał. Zawsze sobie zostawcie trochę na jakieś kolejne akcje, bo nigdy nie wiadomo, te tokeny się dość szybko kończą, a później w niektórych apkach to są znowu takie limity. Zresztą widzicie, co się dzieje teraz z Ethereum Gorli. Wydaje mi się, że no, jak ma się kilka komputerów, to można na tym spokojnie, wydaje mi się, że zarobić. Kiedyś tutaj w Oslo ktoś normalnie na lotnisku sobie kopał, ale to nie Gorli, tylko normalnie bitki kopał, nie? I w Polsce też słyszałem, że jacyś policjanci normalnie kopali na komisariacie, używając komputerów. Ciekawe, czy któryś za to beknął, czy tylko ci, którzy nie mają znajomości, muszą. Idzie, poszło. Dobra, mamy 95. Trochę tego chain lista, 15 możemy sobie ciach, approve. No tutaj jeszcze approve, 15. Zatwierdzamy, potwierdzamy wszystko, a później tutaj będziemy pożyczki brać. Dobra, daj mi mu wszystko, jeszcze tego Sway może dam ze 2 sztuki, niech się cieszy. Okej, okay. I teraz chodzimy na pożyczki. Jeśli chodzi o zabezpieczenie, to 94%, a za borrow 243%. No, droga ta pożyczka. I możemy tylko $300 sobie pożyczyć. Pożyczymy 100, zobaczymy, czy nam tu jakieś zagrożenie pokaże się, czy coś. Zwykle pokazują jakieś takie half account albo coś. Chodzi o to, że gdyby naszego zabezpieczenia brakło, to oni po prostu zaczną sprzedawać nasze asety po to, żeby pokryć tą naszą pożyczkę. Zresztą no tak samo jak przy grze na dźwigni. Dobra, poszło. Dobra, więc tu mamy nasz depozyt, tu mamy naszą pożyczkę i co? I to by już było po zabawie? Raźmy, bo tu mamy tak, Sway Gang. To są jakieś NFT-ki, ale to jest jakiś zdecentralizowany order book. Możemy tu coś popsuć? Nie, Coming
są. Później w Fiolfi to już próbowałem. Yama. Tu mamy jakiegoś stablecoina. Yama Finance. A, tutaj też widzę, że jakieś pożyczki, ale łączymy się MetaMaskiem. I to akurat działa na mainnecie Ethereum, ponieważ tutaj jest GLP. Nie, to nie, to nas nie interesuje. Tu mamy Fuel Art, to jest jakiś NFT marketplace właśnie. Tutaj łączymy się naszym portfelem Fuel i możemy stworzyć NFT. Upload file. Tworzymy taką piękną grafikę dla CG. O, subskrybuj, create. All the NFTs are already minted. Jak to? No ten nie jest wymintowany. A widzicie, tak to średnio tutaj też widzę działa. Można aplikować jako launchpad. Test launchpad. Mint. O, może wymintujemy. Można wymintować chyba. Takiego robota z Daft Punkiem. Fajno, ostatnio też takie znalazłem na Shardable. Shardium. Shardable. Ale chyba nie wymintowałem. Takie znalazłem. Nie wiem, czy one się tu jeszcze mintują. Można jeszcze. Słabo idą w ogóle. No, nie chciałem wam tego pokazywać, bo cały czas szukam tego projektu. Znaczy nie tego, tylko takiego, który będzie stwarzał dla hodlerów takie możliwości właśnie. Bo chodzi mi o to, że chcę znaleźć projekt, który umożliwi nam wszystkim w sumie zarabianie na NFT-kach, które będziemy trzymać tam. Ten sam design co Orbital Apes, Ozozos i ten. Tylko trzeba być tutaj ostrożnym. Ja tego nie chcę pokazywać, bo tu widzicie, że te NFT-ki za bardzo nie schodzą. No i to taki śliski temat mi się wydaje jest ten, te NFT-ki. Chciałbym mieć tu część tortu dla siebie, ale ciężko jest coś konkretnego znaleźć. Naprawdę bardzo dużo machloi tam się dzieje. Większość tych teamów w ogóle jest każda anonimowa, także bardzo ciężko jest cokolwiek sprawdzić. A żeby później w ogóle dojść do nich, żeby o cokolwiek jakieś zwroty, to ach. Tutaj Thunder, to też jest jakiś market NFT, możemy się tutaj zapisać. Lewicz Michał, tak jest. I'm Degen. Hi, so holicy. To jest w ogóle jakieś name a killer feature you hold to Thunder floor swiper submit. Okej. Okay. Tu jeszcze na tym Fluid Protocol coś było, ale były jakieś stablecoiny, ale oni tutaj nie mają nic do klikania. Fuel Lab, Waylang. Dokumentację w ogóle mają bardzo obszerną. O, w dokumentacji też znalazłem. Jeśli byście chcieli sobie postawić smart kontrakty, tak jak wcześniej stawialiśmy, tylko tutaj używamy Rasta i musimy mieć ten ich specjalny Fuel Tool Chain. Na GitHubie znajdziecie wszystko. Ja nie chcę się tym zajmować. Nie posiadam aż takiej wiedzy, także zostawię wam link w opisie. Bardziej techniczne osoby mogą się tym zająć. Tutaj jeszcze mamy taki swap. Mamy tak, connect, faucet, add asset, nam tu dodadzą wszystko, mint asset, to jest sway land, tamten to był sway, ten to jest sway swap, tamten to był sway land, approve, get whipping, no i co, tutaj możemy jakieś pule sobie postawić, gdzie w ostatniej chwili tutaj znalazł, 0,0,5, sprawdźmy szybkość tych swapów, transakcje są małe, no fee jest też zadowalające, chciałbym, żeby takie fee było na wszystkich deksach. Jeśli chodzi o szybkość, też bardzo przyjemnie. Tylko mamy tutaj jedną parę. Aha, no nic więcej nie ma. Nie ma nic, więc stawiamy takiego liquid pula. Dobra, i dajemy create liquidity. Zatwierdzamy oczywiście na naszym portfelu. Dobra, spoko, poszło. Widzę tutaj, że oni też resetowali ten network, żeby było podobnie jak na SUI. Trzymam za was kciuki, że się dostaniecie na to SUI, bo ja się nie dostanę. Tutaj widzę, że mamy jeszcze jeden wallet. Fuelet się nazywa. Fuelet, proszę bardzo. Dostępny niedługo na iOS i Androida. Okej, okay. Jakaś alternatywa zawsze. I Fuel Identity, czyli pewnie jakieś domeny lub coś takiego. Dobra, to też nam się później przyda. Fuel Monkeys, Fuel Global, Fuel Kit. Narzędzia tutaj dla deweloperów. Informacje o ekosystemie. Ja daję follow. Obserwujemy i wydaje mi się, że będzie to nowa playlista na tym kanale. Będziemy ich sobie obserwować, będziemy sobie testować, będziemy wspierać i bardzo możliwe, że kiedyś w dalekiej lub dalszej przyszłości zostaniemy może w pewien sposób wynagrodzeni. Jednak przede wszystkim jest to eksploracja i edukacja. Drodzy Państwo, należy o tym nie zapominać.
więc proszę zostawić łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Jeśli nie subskrybujesz, fajnie jakbyś dał suba. I siemanko, pozdrówki. Shit, I can't bring you back.